Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie u borejków. Puszczę ich sobie tutaj. Będą jedli w śniadanie. W ogóle pięknie wyglądają jako para, powiem Wam. Jestem w nich totalnie, totalnie zakochana. E, no dobra, tak, tak, kochana, już tutaj, już Ci pozwalam wziąć sałatkę, weź sobie porcję i siadaj. O, on przynajmniej ogarnął sam, że ma jeść. Tak, e, nasi milusińscy. Jedzą sobie śniadanie no i zaczynamy nowy dzień w San Myszuno. 1920: Tosia i Aleksander. Aleksander chce zostać politykiem, Tosia chce zostać malarką. Tosia jest w tej chwili w, to już jest chyba trzeci trymestr, albo dopiero drugi, kurczę, tośka, powiedz ty mi. Trzeci Jejku, jeszcze nie. Ja myślałam, że w tym odcinku będziemy mieć poród, a to jakoś tak strasznie, strasznie długo trwa, wam powiem. Ale to może zrobię tak, że pogram troszeczkę tutaj u nich, potem pogram troszeczkę sama i wrócimy sobie po prostu do nich na poród. Zjedliście robaczki, wy moje. No, nie, jeszcze, jeszcze sobie Tośka dorabia, tu dorabia, Tośka sobie jeszcze dojada. E, może skoczymy na chwilę do jej rodziców, zobaczyć co tam się u nich dzieje, bo tam też się maleństwo urodziło i, i Syndorus i w ogóle, więc wiecie. Może warto tam do nich zajrzeć. Rozmawiaj o małżeństwie. No, oni cały czas chcą sobie gratulować ślubu. Non stop, to się u nich nie kończy. E, może coś romantycznego. O, wyraź jej swoją nieprzemijającą miłość wiernego mężczyzny, no i potem sobie jeszcze wypijcie po tym koktajlu. Yy, to są koktajle bezalkoholowe, no bo yy, Tosia, Czesia, Czesia, Boże, ja ją mylę z... Nie, czekajcie, to jest Tosia czy Czesia? Czesia, mylę <gulę> ją z jej matką. Wiedziałam, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie, jak im nadam tak, takie imiona, że będą mi się mylić. Oj, coś nam się zepsuło, czekajcie... A ja, no nic, stać nas to zamienimy, chociaż musimy uzbierać 10 tysięcy, żeby kupić tą tawernę, więc nie wiem, to nie będzie chyba takie proste. No nic, moi drodzy, zajmiemy się dzisiaj chyba jego troszeczkę karierą, chociaż, tak jak mówiłam, ja najpierw bym mu chciała wykupić tą koneksję, żeby on od razu, wiecie, zaczynał karierę na wyższym poziomie. Ale żeby to wykupić, to chyba jeszcze trochę, bo tak dziecka nie mają. Może być ciężko. Może być ciężko z uzyskaniem u niego tych odpowiedniej ilości punktów, bo mamy właściwie dopiero połowę. A co ty byś chciał? Chciałbyś mieć dziecko? No to jeszcze niedługo. Chciałbyś się skupić i chciałbyś porozmawiać o obawie przed śmiercią. Czy możesz porozmawiać o tym ze swoją żoną? Przyjazne. Rozmawiaj o obawach. O, mam nadzieję, że to ci zaliczy. Chciałabyś być wrogiem z Szymonem, a kim jest Szymon? Nie wiem. I wzbudzić pewność siebie i namalować trzy obrazy emocji. O, możesz namalować obraz flirciarski. Tu masz coś zaczęte, ale nie wiem co. Nie jestem pewna. Więc sobie na razie odłożymy, kochana, i zaczniesz sobie malować obraz flirciarski, skoro tak się, tak masz na to ochotę. A ty, mój drogi, w takim razie ja cię wyślę na jakąś: może yy, weźmiesz udział w jakimś, w czymś charytatywnym, jeżeli się da. O, weź udział w wolontariacie, dobra, to weźmiesz udział w wolontariacie, w domu spokojnej starości pójdziesz. Może poznasz jakiegoś starego, emerytowanego polityka, to ci coś doradzi. A twoja żona tutaj, no, będzie już raczej nie będzie wychodzić, przynajmniej na razie. Może ją odwiedzą znajomi, tak bym chciała w sumie. Ty masz znajomych, których bym chciała, żeby cię odwiedzili. Wszyscy, które, których znasz, nie żyją. Dobrze. Moi drodzy, czy to jest arcydzieło? Tak, to jest arcydzieło. No dobrze, skoro to jest arcydzieło, muszę koniecznie, słuchajcie, sprawdzić, yy. czy można jakieś inne obrazy malować w Simsach. Czy jest jakiś mod na to? Wy pewnie wiecie. I ja nie wiem, dlatego że nie szukałam, po prostu. Mam to zrobić i ciągle o tym zapominam. Nie wiem, co ja zrobiłam teraz z tym, z tym jednym obrazem, który chciałam tu odłożyć. Zniknął mi i, i nie wiem, co się z nim stało. Czemu nie mogę go tutaj? O, mogę. To kontynuuj ten portret. Drugi gdzieś zgubiłam. Nieważne. Może się powiesił tu na ścianie. Niech se wisi. <laughs> nie przeszkadza mi to chyba. Że takie Gdzie on się podział? Nie, nie ma go tu, nie? Nie wiem, co się stało z tym obrazem. Dobra. Chyba, że to ten. Wypadek króliczka? Nie. To jest plakat. Eee, zgubiłam obraz. A nie, tu jest chyba. Tak, tu mi wpadł. Okej, okay, dobra. A ten surrealizm? A, ten surrealizm to ty sobie chyba kupiłaś. Do, już nie pamiętam, słuchajcie, bo nie było mnie tu jakiś czas. Dobra, nieważne. Nieważne, nieistotne. Y, będziesz musiała się wykąpać i skorzystać, więc jak skończysz ten portret, jak go nazywają. Halo, dzień dobry, czy pan tutaj robi, co miał robić, czy po prostu stoi i się zawiesił? Yy, chyba robi. Możesz się z nim przywitać, w sumie wypadałoby, żebyś znała swoją służbę, więc okej, okay, zrób to, a potem sobie skorzystaj i weź kąpiel z bąbelkami. Och, zobaczcie, któż to nas odwiedził, Tamara do nas przyszła. To znaczy, do Czesi. Dobrze, chodź tu, mój drogi, kurtuazyjnie ją, przywitaj. O, i tu wiem, dobra. E, chodźcie, chodź, 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 bo też mąż, nasz drogi e, Aleksander, wrócił. Więc przywitaj tutaj naszych gości, mój drogi. No i może przygotuj dla nich drinki, co? Mm, przyrządź drinka dla Tamary i przyrządź drinka dla Juliana. E, ty, moja droga, kończysz tutaj kąpiel, widzę, tak? Pójdziesz jeszcze sprzedać obraz i postanowiłaś się podnieść na duchu. Oj, przyblokowało cię. No dobra, tak też bywa. E, tak też bywa, ale okej, okay, w porządku. Dobrze, to mamy jeden obraz skończony. Zarobiliśmy troszeczkę, coś mi się wydaje, że to nasza żona tutaj zarobi te 10 tysięcy. Nie no, to ciotka miała coś załatwić, więc myślę, że ciotka coś załatwi, ale zobaczymy. Może jakąś fuszkę mu znajdziemy. Tak już próbowałam ostatnim razem, ale tak mi dość średnio wyszło. Miałeś przygotować, ale Tamara postanowiła zrobić sobie sama. No, no też dobrze, też dobrze. Porozmawiaj z nią. O właśnie, to z kimś chcesz o czymś pogadać. Rozmawiaj o obawie. Cały czas chcesz rozmawiać o obawie przed śmiercią? No to, to gadaj z nimi. Przyjazne powitanie i w ogóle. Ty, moja droga, co? Też sobie postanowiłaś zrobić drinka? A i wypijaki, pijaki, wy moje. No ale dobra, takie czasy słuchajcie, takie czasy. E, przywitaj się tutaj. O, lubisz robić drinki, świetnie. Przywitaj się tutaj ze swoimi nowo poznanymi ostatnio e, osobistościami, tak, artystami. E, ja im trochę muszę podnieść poziom sławy, ale zrobię to później, bo zapomniałam. No nic, no słuchajcie, no zdarza się, tak? Weźcie może, włączcie sobie jakąś fajną, Yy, muzykę, no nie szkolny bal. A, bo tutaj tylko szkolnego balu, na tym czymś można słuchać. Nie. To fajnie wygląda, ale nie. Nie, 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 nie. Ja nie chcę, żeby na tym można było słuchać tylko szkolnego balu. Ja chcę, żeby można było słuchać jakiegoś jazzu, chyba, czy czegoś takiego. Muszę coś znaleźć. Yy. Chyba może być. Niech będzie. Dobra, puśćcie sobie tutaj jakąś muzyczkę. O właśnie, jazzik, super, fantastycznie. Jaki ty masz już brzuszek duży. Cudownie. Puśćcie sobie jakąś muzyczkę. E, możecie posłuchać jazzu razem. Zmień głośność, słuchaj. Nie, musiałabym e, was... E, jak to się mówi? Musiałabym zrobić z was grupę. A to zróbmy, dobra. Czekajcie, czekajcie, działania. Utwórz grupę. Proszę bardzo. Nasi tutaj wszyscy znajomi. I słuchaj stacji jazz razem. E, wspaniale. Ojej, czy ty właśnie ze swoim mężem miałaś jakąś nieprzyjemną interakcję? Aż mnie to niezmiernie dziwi, więc. Oj, a on się tutaj tobą zachwyca. Weź, bądź romantyczna i okaż mu czułość. No, bądź, bądź taka miła i dobra dla niego. No i w sumie, mój drogi, ja to bym chciała, żebyś ty jednak trochę porozwijał teraz te swoje umiejętności tam dyskutowania i, i, i czegoś, więc odłączysz się teraz od swoich, czy gości swojej żony. No i będziesz sobie analizę i dyskusję czytał. <laughs> tak myślę, że to jest dobry pomysł. A ty, moja droga, no postaramy się tutaj zaprzyjaźnić. Podziel się wielkimi wieściami z Tamarą. E, możesz ją zachęcić do sprawdzenia, jak dziecko kopie? Czemu nie? Nie, nie kłóć się o politykę. Bądź przyjazna. E, Porozmawiajcie może właśnie, zapytaj go, poznaj go, o, poznaj go. I popraw mu humor. O, i wiecie co? I myślę, że to jest dobry moment, żeby rozpocząć y, klub, żeby otworzyć klub, żeby y, nasza Czesia, ponieważ takie mamy zadanie z nią, y, stworzyła klub artystów. Założymy klub, la boema. Dodamy do niego Juliana i Tamarę. Zrobimy zasady rekrutacji, DH, stan finansów, kariera wiek. Zrobimy drugi lub wyższy poziom umiejętności, ale to oni wtedy chyba nie będą mogli, bo ja nie, im nie ustawiłam, więc okej. Okay, yy, nie. Więc będzie bez zasad rekrutacji, ale dodamy im zajęcie. Sztuka i muzyka, oczywiście oglądaj dzieła sztuki, maluj, oni zwykle będą się spotykać gdzie indziej, no ale na razie wiecie jak jest. Niech będzie słuchaj muzyki, a co, muzyka też wiecie rozwija kreatywność. Więcej sztuk plastycznych tutaj nie mamy, ale dodamy im coś innego, jedzenie i napoje, pi drinki i jeszcze, o, używaj dmuchawy do baniek. Okej, okay, myślę, że to mi pasuje. Czy chcemy, żeby czegoś nie robili? Nie, myślę, że nie. No, świetnie, to wiecie co? To jeżeli chcecie używać dmuchawy do baniek, to ja y, zapraszam, a właśnie otworzymy spotkanie klubu, żeby nam się już tutaj ładnie zaliczyło. E, I chodźcie. Możecie sobie pokorzystać. Co prawda chyba tylko dwie osoby tu będą mogły, ale usiądź i wypróbuj razem. Zobaczymy, kto z tobą pójdzie wypróbować tą dmuchawę. O, chyba Julian. Okej. Okay. No, w porządku. Tak, Julek? Przez ścianę przejdziesz? Oj, się zacieli. No dobra. <grytania> Tamara też idzie, ale Tamara się chyba nie zmieści. Mhm. Zabraknie, zabraknie nam tutaj miejsca dla Tamary. No, ale to nic. To nic, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A ja tak jak mówiłam, chyba przeniosę się teraz na chwilę do mamy Czesi I zobaczymy, co tam u niej słychać. O, ktoś, moja kochana, jakie ja się dawno z tobą nie widziałam. I mamy tutaj słuchajcie, małego Tadlerka, Naszą małą Jolantę, burak, córeczkę, Ruperta. Tak, dobrze myślę. Czekajcie, zaraz muszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj teraz. E... Ale Rupert. Aha, nie, oni są cały czas małżeństwem, dobrze, ale ona jest córką e... Ruperta i Antoniny. No, nie wiem, ty chyba będziesz musiał jednak się postarać o ten rozwód. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Dajcie mi znać, czy on się powinien rozwieźć z żoną i ożenić z tosią, czy jednak nie. Kochane, a co ty masz takie podkrążone oczka, robaczku? Chyba się nie wyspałeś. To jest, to, słuchajcie, jeszcze y, synek naszego Pawełka, najmłodszy. Już nam urósł chłopak, już nie jest tadlerkiem, bo jak się ostatnio z nim widzieliśmy, to był tadlerkiem, a teraz prezentuje się tak jak widzicie, tylko coś mu się oczka podkrążyły. Biedny pewnie się nie wysypia, no cóż, trudno. Teresko, kochana, ty jeszcze jesteś yy, młodą nastolatką? Ja ci to już chyba w ten, wyłączę. Co? To pretty, bo tak mi się wydaje, że to już chyba, chyba trzeba by tą cechę usunąć. Zresetujemy ci wysokość, a nie wiem dlaczego to nie działa no nic, może coś tu nie działa, trudno eee, Kurczę, Teresa, jeszcze Ci aha, jeszcze Ci trochę do zmiany grupy wiekowej zostało no ładnie tu sobie radzicie wszyscy się czujecie chyba całkiem nieźle eee, może sprawdzimy, jak wam rosną rośliny na tej waszej plantacji. Co w ogóle tu wygląda u was, jeśli chodzi o roślinki? O, trochę tutaj wymaga wsparcia. Roślinka odchwaszczaj, i choć tu kochana, trzeba podlać. Chyba nie. To chyba wszystko jest w porządku, to chyba potrzeb jakichś większych nie ma. Yy, maleńka. Maleńka jest głodna, ale tutaj się sama sobą zajęła, więc fajnie. O, ojej, dlaczego płaczesz robaczku? Chodź tu kochana. Popraw jej humor. Yy, I może. Może daj, daj jej soczek, co? A nie mamy wysokiego krzesełka, żebyś mogła to zrobić. Czy stoi tu na stole jakieś jedzenie? O, coś tu jest. Mała. Chodź tu, weź sobie. Ciastko z cukrem. O, to będzie niezły, niezła jazda, jak ty to zjesz. To może jednak nie. Zaraz kupimy tu wam wysokie krzesełko. Powinno jakieś być w tym domu, faktycznie. O, rupert. I to może ty się tutaj zajmij, co? Daj yy, napój Joli. Daj napój Joli. Yy. Ty, jak się okazuje, lubisz uprawiać ziemię, dobrze. Chodź tu z bratem się może porozmawiaj z bratem o ciepłej pogodzie. Ty, moja droga, chyba masz jakieś utwory do dokończenia? A, nie masz skrzypieca? Aha, bo je masz w wyposażeniu one muszą stać na zewnątrz. Boże, litości. Bez sensu to jest, no dobra. Tak, zajmiesz się? Wspaniale. To ja mam taką propozycję, żeby wziąć e, naszą Tereskę i pójść z nią właśnie na to pole tam. E, znaczy na pole, na tą plantację winogron, którą mamy i zobaczymy, co tam też ciekawego jest. E, kochana, co nie wsadził Cię tatuś, to zjedz sobie kersy w ten sposób, dobrze? Super, fantastycznie. Chodź tu, mój drogi, posłuchasz, jak żona komponuje. Znaczy, twój żona, ona nie jest twoją żoną. O, matko. You're my favorite. O! Oh, that's so cute. That's so cute. Tak, bo on jest niestety. Yy, jak to się mówi? On jest. On jest niewierny. Yy, Marysia, a gdzie ty się szlajasz, moja droga? Może miała wychodna nasza tutaj yy, służba. No cóż, tak też bywa. Maruś, Marysiu, tu chyba są rzeczy do posprzątania, więc y, proszę cię ogarnij. Jesteś też głodna, więc w sumie możesz sobie wciągnąć jakieś ciastko czy coś. E... Zjedz sobie. I jeszcze tutaj jest zepsute jedzenie. Widziałam, więc też ogarnij e, tą lodówkę. Dobrze, widzę, że tobie tutaj zostało dosyć dużo. E, tego granka, a ty się cieszysz, że twoje dziecko tańczy, tak? Swoją drogą, Boże, jakie to jest słodkie. Mama gra, zobaczcie, mama gra, a ona się tutaj cieszy. Obejmij ją, czule. Tak, tak. A co miałaś, kochanie, zjeść i dlaczego nie zjadłaś? No to posadź Jolę tu, skoro, skoro tak nie chce jeść. Zaraz Jolkę, Jolkę tu posadzimy. Czy ty się poszłaś wypłakać? Nie, opryskać potwora z podłóżka. No można i tak dobrze. Posadzisz ją, żeby ona sobie zjadła. Super, cieszę się niezmiernie, że to zrobisz. Dlaczego mi nie działa pokrętło? Nie wiem. Nieważne. No młoda, wciągaj. O nie, czy my tu znowu mamy jakiś y, problem pod tytułem dziecko się zbagowało? Chyba tak. Ach, co za dramat. Kochana, sprób uda ci się zjeść te chipsy czy niekoniecznie? Nie, a No. Co za. O! No dobra, walczę, cały czas walczę. Tutaj widzę, jezu, siostra się jeszcze małą po drodze zajęła, ale okej, okay. i lewitujące chipsy mamy. Wszystko się zgadza. Znaczy, wszystko się zgadza, Simsy jak zwykle działają, wszystko jest pięknie, ale okej. Okay. A może macie rację, może ja nie umiem się nimi zajmować. Hmm, czy możemy coś z tym zrobić? Pani służbo, może weźmy to, sprzątnijmy. Co? Sprzątnij te chipsy. Mała sobie zje, a ja miałam skoczyć na tą y, parcelę z winoroślą, ale tego nie zrobię, bo już jest późno, więc y, zrobię to rano. Proszę bardzo, zapraszam wszystkich, którzy, którzy czują potrzebę do spania. No, powiem Wam, moi drodzy, że nie wiem, co się dzieje, ale zobaczcie. Oni ich cały czas typuje. Oni nie są w stanie nic y, zjeść. Więc niestety chciałam tutaj jeszcze trochę pograć, i chciałam y, wybrać się Jezu, czy to musi tyle tego wyskakiwać? Chciałam się tutaj jeszcze trochę pobawić, ale najwyraźniej muszę przejrzeć mody i sprawdzić, co mi psuje grę. W związku z czym, yy, moi kochani, to będzie koniec tego odcinka. Żegnam się z Wami i do zobaczenia, miejmy nadzieję, w lepszych czasach. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i pa!